Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pokemine z serwera modyfikacji Pixelmon. Po prostu, tak, dobiliście kolejne 200 łapek pod poprzednim filmikiem. Naprawdę byłem w szoku, że udało się to w ogóle osiągnąć, bo trzeci odcinek przeważnie, no już nie ma takiego zainteresowania jak poprzednie. Jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo graczy. Może rozpoznajecie też i siebie tutaj, spośród tych wszystkich osób, które tutaj są dostępne. Miał dzisiaj ze mną wystąpić jeszcze... Znaczy, miały wystąpić ze mną dwie osoby, jednakże serwer miał problemy przez jakiś czas i był wyłączony, dlatego też teraz nagrywam to już samemu, gdyż jest dosyć późno. Mam nadzieję, że znaleźliście siebie w razie czego, a teraz mogę napisać wiadomość dla was. Jak chcecie, pozdrówcie YouTube. Tak! I teraz zobaczymy, czy ktoś zareaguje na to. Czy nie? Nie, nikt nie zareaguje. Co za chamstwo. Jest, są pierwsze osoby. Tak. Tak, pozdrawiam YouTube i moją babcię. Otóż to, dokładnie też to miałem na myśli. Nawet sam Sebix, administrator się odezwał. Po prostu genialna sprawa. Powiem wam, że hosting jest genialny wręcz, bo naprawdę lagów nie ma już. Został zmniejszony jednak limit slotów do 60, był 60, był 80 przez jakiś czas. Jednakże, no niestety lagi były, bo jest sporo VIP-ów i tak były wielkie problemy z wejściem na serwer. Więc mam nadzieję, że Sebix dotrzyma słowa i faktycznie lepszy serwer wystartuje tam w ciągu tego miesiąca. Mam taką wielką nadzieję, uwierzcie mi. Co my dzisiaj będziemy robili? Otóż mamy plan złapać sobie Poliwhirl, czekajcie, jak się nazywa? Czekajcie, mam tutaj go wyrzuconego w pasku zboczku. Tak, ty mały zboczku. Wow, Golden Craft, za mną tutaj lata. Pozdrawiam ciebie serdecznie tutaj. Tak, Dragonite'a masz, wow, ja też go mam, ale ja mam na niższym poziomie. Wow, kurcz, fajny level masz. No ja niestety jest słabszy levelowy, tak widzicie, 52 Machompa, naszego, którego złapaliście w poprzednim odcinku. Hitmonchan, level 29. 25 Magmar, którego w ogóle nie trenowałem. I Marowak, jakoś tak. Ale go dopiero co oswoiłem, więc też nic tam za bardzo w nim nie mam. Okej, okay, jesteśmy przy wodzie, gdyż chcę złapać Poliwaga. Albo Poliwhirla, jakoś tak. Teraz musimy go tylko znaleźć w tej całej grupce mobów, które tutaj są. Wiem, że gdzieś w tych okolicach ja widziałem już tego Pokemonka. Tylko oczywiście teraz będę ślepy i go nie zlokalizuję. Ha. Teraz będą wszyscy pisali, niestety, ale nagrywam. Więc będę tylko odpisywał tak krótko, zwięźle na temat. Przepraszam was od razu za to, no ale nie mogę w inny sposób wam teraz odpisywać w tym momencie. Okej, okay, dalej, kolejny fragment wody trzeba tutaj przelukać. Ja mówię, ja go znalazłem, gdyż no, szłem do mojej lokalizacji, ale inną stroną. I tutaj on właśnie gdzieś był umiejscowiony. Znaczy on ogólnie zawsze przy brzegu, ale kurczę, właśnie żałuję, że nie poszedłem tak jak przedtem. Wtedy bym go znalazł szybciej, a teraz muszę tutaj iść wokoło, wiecie. Ogólnie każda strefa ma swoje Pokemony, które tutaj się respią w tych rejonach. U mnie na przykład bardzo dużo jest Pokemonów kamiennych, gdyż ja jestem w terenie górzysty. Taka mała podpowiedź dla was, jeśli chcielibyście mnie kiedykolwiek znaleźć. Chociaż pokażę wam dzisiaj... Wow, ale mnie Lagozaur złapał. Nie wiem, czemu tutaj jeszcze nikt nie był. I renderuje i generuje się mapka na nowo. Fucking shit! Jakie lagi są! Mi FPS-y wręcz skaczą jak szalone, przez to, że się to wszystko odświeża. To nie jest przyjemne, uwierzcie mi, nie jest przyjemne, naprawdę. Okej, okay, idźmy dalej, tutaj wokoło. Mam nadzieję, że dojdę do jakiegoś fragmentu, gdzie... No, znajdę tego naszego Poliwhirla. Kurczę, właśnie nie wiem, jak nawet to wymawiać, szczerze mówiąc. Ale proszę, nie piszcie mi, tak, nie piszcie mi, jak to się wymawia, bo zawsze jest setki komentarzy tego typu. Sam źle powiedziałeś, powie się w ten sposób. Naprawdę, nie mówcie. Tutaj, jak pójdziemy sobie troszkę na górę, gdyż... Aj, krokodylka chciałem sobie złapać. Jeszcze gdzieś zaraz zobaczę, co się dzieje, bo nie wiem, czy mam lagi. Dobra, tym sposobem usunąłem sporą część aplikacji, miałem uruchomionych w tle. Mam nadzieję, że to mi teraz pomoże i lagów... Aż takiej przynajmniej nie będę miał, bo naprawdę, uwierzcie mi, to nie było zbyt ciekawe. Zresztą wy też byście się tego wkurzali, że tutaj mi się przycina gra.
co nie ma najmniejszego sensu. Dobra. Teraz tak, o, przelecimy jeszcze ten kawałeczek tutaj z boczku, tak, z boczku ty jeden. Jeśli tutaj nic nie zlokalizujemy, to niestety będziemy musieli, pójść całkowicie gdzie indziej, czyli pójść może w tą stronę, gdzie ja poszedłem przedtem. Tam na pewno one będą, jednakże nie wiem, czy chcę wam pokazać dokładną lokalizację, którą ja, o jest, jest tutaj jeden taki przypadek nasz, tak, jest. Ciebie chcę złapać, właśnie ciebie. Ej, ty Mendo, Mendo ludzie. Mendo człeku, jest, łapię się i teraz uwaga. Ktoś mi śledzi? Nie, nikt mnie śledzi. Złapię się, będziesz mój będziesz. To za mędak. Jeszcze raz, spróbujemy. Nie chcę się z nim bić, bo naprawdę boję się, że go zabiję. W sumie nie musiałem żadnego ataku puszczać. Magmar, Hitman, kurczę, nie mam żadnego, co by mógł hipnotyzować. Wiem, że on chyba ma hipnozę w sobie, bo coś, jakby to się używa troszeczkę w inny sposób. Ale on przynajmniej mógłby takie coś tutaj wykonać. Dobra, spróbujemy go teraz jednak chyba... A, zaakceptuję ciebie i tak się tutaj ze mną latasz teraz tutaj cały czas. Więc proszę ciebie, możesz tutaj koło mnie stanąć sobie. O, jest złapany, okej. Więc tutaj mamy naszego kolegę. Jest bardzo malutki, ale bardzo fajny, przyjemny. Zobaczymy oczywiście standardowo jego naturę. Hardy, kurczaczki. Hardy to będzie natura, chyba taka neutralna, tak, to jest neutralna natura, czyli ani plusy, ani minusy. Z jednej strony fajnie, bo przynajmniej będzie wszystko w porządku z nim, ale z drugiej nie wiem, czy nie wolałbym jednak nastawienie na konkretną dziedzinę. Ja interesuję się będzie speedem, chociaż tak samo atakiem bym nie pogardził, więc sprawdźmy tutaj, czy ma to jeszcze jednego z tego gatunku. Przeważnie jak występuje jeden, to gdzieś w okolicy da radę znaleźć drugiego. Ale tutaj już nie będzie. Jak wchodzimy bardziej w las, to tutaj na pewno już go nie znajdziemy. Tutaj Kakuma jakieś występuje. Milk tanki, tak, wszystkie po kolei, ale nie te, które mnie interesują. Mam coś dla ciebie, gaz, co? Dobra, zobaczmy, co tam ma dla nas Golden. Goldcraft. Zobaczymy. Ja wiem, że zrobię błąd i gdzieś mnie cofnie hen w tył. Co to jest? A, to jest Berlil. Też go mam. To jest nasz Andrzej w tym przypadku. Teraz zobaczymy, co tutaj dla nas kolega ma. Co masz dla nas? A co masz dla nas? Halo? Co masz dla nas? Halo? O co? PJ-a? Nad nami? O, popatrzcie! Ale mi tam się nie chce wchodzić. Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Naprawdę, jest to takim leniem, to żałuję, że ja się teleportowałem, ale cóż, spróbujmy gdzieś polecieć jeszcze w bok, może coś zlokalizujemy ciekawego. Dobra, pójdźmy tutaj bliżej rzeki, jeziora, kiwi, jak to nazwać. Tutaj też nie ma. Mamy tego jednego naszego kolegę. Wiecie co, zrobimy może to w ten sposób. Ja podlecę jeszcze gdzieś w okolice, tam gdzie chodziłem zazwyczaj, tak, żebyście wy nie wiedzieli dokładnie, który to jest rejon i poszukam, może gdzieś nasz kolega będzie. Naprawdę, chciałbym znaleźć go z naturą taką bardziej sprzyjającą temu, czym on ma się posługiwać, czyli stricte atakowanie, zabijanie wszystkiego, co się tylko rusza. Bo naprawdę potrzebuje takiego Pokemona, a nie takiego, wiecie, takiego pseudo, że coś tam będzie potrafił, a coś nie. Dobra, w takim razie lecimy na spawna i z niego polecę w kierunku, gdzie miałem domek. Patrzcie, nie przebiegłem chwili, bo jesteśmy kawałek od spawna, a już mamy poliwaga naszego. Dobra, spróbujmy go wyzwać, ale drugim poliwagiem również. Będą się dwa ze sobą bić. Okej. Okay. I teraz tak o, nie będę oczywiście go atakował, chociaż może zaatakuję go raz. Zobaczymy to. Hipnotyzmem. Nie udało się, niestety. On nas walnął. Okej, my się nie przejmujemy, dalej próbujemy go zahipnotyzować. Jakby się nam udało, to wywołać u niego. Nie wiem, czy on jest na to odporny. Chyba może być odporny na to. Wiecie, potrzebuje
źródło informacji? Nie, nie jest odporny na żaden rodzaj, więc wreszcie czy później to musi na niego zadziałać. Próbujemy w takim razie jeszcze raz. Okej, okay, jest, udało się i śpi on aktualnie. Nie wiem, czy mój, czy jego. To jest inna sprawa. I spróbuję teraz go złapać. I teraz zobaczymy, czy nam się uda. Teoretycznie, jeśli śpi, szansa na złapanie jest o wiele większa, dlatego też miejmy taką nadzieję, że tak faktycznie będzie. Uwaga, uwaga, zaraz się przekonamy. I żeby ta natura jego faktycznie udało się, była lepsza niż tego mojego aktualnego. Okej, okay, więc nie przejmujmy się niczym. Może go walniemy troszeczkę. Water sport. Tym walnijmy. Zobaczymy, co to będzie. Mocny atak czy nie? To w ogóle jest atak, zacznijmy od tego. To nie był nawet atak. Dobra, nieważne. Rzucamy kolejnego pokebola. Próbujemy złapać naszego przyjaciela. Jeśli go złapię, to do was wrócę. Okej, okay. Jest tu z nami. Nasz przyjaciel kolejny. Natura relaxed. Relaxed. On fucking shit ma zwiększonego defa. Czyli całkowita odwrotność tego, co my potrzebujemy. Więc jego możemy walić. To nie jest nice. To jest całkowita odmiana. Takiego nie chciałem. Akurat. Tak, taki jest akurat kijowy. Więc go będę musiał się pozbyć. Jednakże muszę znaleźć jakiegoś zamiennika dla niego. W takim razie, żeby to oczywiście poszło nam sprawnie, ja tutaj go zaraz wyszukam gdzieś i złapię. Dobra, wiecie co? Papolak. Tak, Papolak dał mi skamielinę. Po prostu w szoku jestem. Skamielinę Kranidosa. Ciekawe, jak to w ogóle wyjdzie. Tak, tutaj Goldencraft mi próbuje złapać, ale to jest inna sprawa. Dziękuję ci bardzo, Papolak, za tą skamielinkę. Chciałeś pozdrowienie na odcinku, więc serdecznie ciebie tutaj pozdrawiam. Wszyscy to widzą. Każdy to teraz będzie mógł sobie pooglądać, że faktycznie zostałeś pozdrowiony. Tylko teraz w takim razie może napiszę ci tylko Papolak to pozdrów YouTube, bo jesteś na odcinku. Ciekawe, jak zareaguje na to. Chyba nie wiedział, że akurat w tej chwili nagrywałem. Czy jest, spróbujemy to jeszcze w ten sposób? Akurat nagrywałem. Tak, mała zdziweczka. Dziękuję ci bardzo. Tak, wszyscy teraz będą cię tutaj oglądać, te wszystkich stron po kolei. Tak się udało. Tak się ci udało trafić tak przypadkiem. Wow, fajny. Ej, co to jest? To jest Kabuto. Kabuto jest genialny, wam powiem. Kabuto. On ma super ekstra przemiankę później na takiego fajnego z takimi oszczami. Genialny jest. Nie ty! Wow! Czekaj. Papolak. Ten genialny jest. Normalne. Wiecie co, ja muszę się któregoś dnia wybrać chyba tam do jaskiń, tam gdzie ja mieszkam, bo tam nikogo nie ma w okolicach. Tam jestem sam, więc na pewno skamieliny jakieś znajdę. Skamieliny dodujecie na poziomie od 200 do... od 20 do 50 chyba. Więc fajna sprawa. To jest duży czy mały wychodzi? Malutki chyba wychodzi. Czekajcie, ja cofnę sobie tutaj na mojej stronce. Tak, to jest malutki Kranidos. Na pewno będzie genialny. Tak, dokładnie tyle co za film. O, też go już masz. Fajnie, fajny, fajny zarobisty zwierzaczek. Kurczę, naprawdę genialna sprawa. Teraz powiem wam, że tamten był lepszy. Tak, tamten byłby lepszy dla mnie. Przynajmniej było, jak wiecie, ja idę w Pokémony walczące i to naprawdę będzie dla mnie genialna sprawa. Dobra, to przewijamy ten kawałek. Dobra, nasz kolega jest już u nas w komputerze, teraz po niego pójdziemy. Jeszcze raz ci, Papolak, dziękuję i przepraszam, że twój nikt przekręciłem na początku. Okej, okay, więc ja uciekam na spawny. Lecę dalej nagrywać. W takim razie i jeszcze raz dzięki. Kurczę, może nowy ten Papolak. Dzięki, lecę nagrywać dalej. I oczywiście błąd na samym początku, jakby inaczej. MSG. Tak, już mi tutaj coś może wyszedł już w ogóle stąd. Więc dobra, wiecie co?
A ja muszę stąd wydostać się, więc w ten sposób stąd wyjdę. I teraz pójdziemy na chyba podszkolić naszego Poliwaga, który ma level 11. On nie ma żadnych bonusów, dlatego będzie chyba najlepszym naszym osobnikiem teraz do upgrade. Gdzie jest tutaj komputer? Tutaj jest komputer najbliższy, więc tutaj pójdziemy. Poliwaga naszego tego ostatniego wyrzucimy do Eku. A jest tutaj, kurczę, mały przyjaciel. Zaraz sobie zobaczymy. I chodźmy do home. Okej, jesteśmy już w mojej kryjówce. Jak widzicie, usunąłem mapę na ten czas, żeby oczywiście tutaj nie było problemu, że ktoś mi zaraz tutaj zacznie lokalizować. I jest nasz kolega. Kurde, Kranidos. Super, zarobiście on wygląda. Sprawdzimy go zaraz w pojedynku, ale główną naszą postacią, którą dzisiaj mamy się zająć, jest też Poliwak, więc jemu przekażmy jajo smoka, żeby on szybciej levelował. Niestety nie przyłożyłem go na pierwsze miejsce, to jest minusem w tym przypadku, no ale niestety zapomniałem całkowicie, że trzeba tak to zrobić, żeby on był na pierwszym miejscu, że jak ktoś mnie zaatakuje, to pierw zaatakuje Poliwaga i ja zmienię sobie naszego machampa, tak, tymi łapkami pięknymi. Dobra, więc teraz lecimy na górę i szukamy naszych przeciwników. Dobra, mamy kilku przeciwników, musiałem troszkę polecieć dalej. I teraz tak o, rzucamy naszego Poliwaga na Glavera. No, RK, lecisz, dobrze, bardzo fajnie. Nie na fight dajemy Pokémon, zmieniamy na Machampa naszego kochanego. I teraz jednym low kickiem, tyle mi się właśnie wystarczy, żeby go pokonać, zmieciemy go z powierzchni ziemi. Patrzcie się na to. Low kick. I patrzcie, jak pewnie mu całe HP pójdzie. O to chodziło. 3000 expo la Poliwaga, 2000 normalnie, plus dzięki jajowi smoka, jeszcze dodał ekstra 1000 expa. Genialna sprawa. I teraz tak, mnóstwo expa przyjdzie naszego kolegi. Tak, podwójny atak. Powiem, że to nam nie będzie potrzebne za bardzo. Usunę sport, ten water sport, bo i tak się zaraz pojawi się kolejny spell. Jest Rain Dance. Co to nam daje? Nic ciekawego. Przynajmniej tak mi się wydaje. 19 level. Tak, o to nam właśnie chodziło, żeby szybko nabijać te poziomy, bo chcemy go ewoluować wyżej, aż do Poliwarta. Jak on się dokładnie nazywał? Poliwrat. Chyba tak to się wymawia, poprawnie. Chociaż oczywiście z wymawianiem ja mam na pewno problemy. Nawet nie będę gdybał, że może jednak wymawiam to dobrze. Na pewno to wymawiam źle. Okej, zbieramy całą skórę, gdyż skóra będzie mi bardzo potrzebna, bo muszę stworzyć sobie własny enchanting, bo niestety, ale nikt aktualnie na serwerze go jeszcze nie ma, a ja go bardzo potrzebuję, bo ja wytwarzam dużo pokebali i niestety, no, jest ciężko mi strasznie tutaj operować. Ojejku, dobra, muszę Ciebie zabić normalnym atakiem, bo niestety nie zdążyłem wyrzucić mojego kolegi, naszego Poliwaga, dlatego też musimy go tutaj zjechać w inny sposób. Tu właśnie, jak widzicie, był błąd. Nasz Machamp zginął i to mnie strasznie wkurza, że ja atakuję, a on mi ginie. Ni stąd, ni zowąd on pada. To jest takie irytujące, uwierzcie mi, że ja naprawdę niekiedy nie wiem, jak mam na to zareagować. Niby jest to wiele lepszy, niby ja wygrywam, ale i tak czy siak to nasz Pokémon pada. Znaczy przeciwnik również, ale najważniejsze jest, że nasz pada. Okej, Poliwaga tutaj rzucimy, oni się biją, więc niestety nie będziemy mogli tutaj się do nich dołączyć. Kto tu jeszcze by się mógł przydać nam do zabawy? Teraz tu nie ma większego znaczenia, bo i tak czy siak musimy być innymi Pokémonami, więc może Ciebie wyzwiemy. Zmienimy tym razem na Marowaka. Marowak. Nie wiem. On ma bumerang taki fajny z kości. To jest też bardzo fajny Pokémon, jest dosyć silny. Ale zobaczymy, czy mam jakiś atak. Jest, tutaj jest. To jest chyba atak bumerangiem. Zobaczymy, jaki będzie damage. Jak widzicie, bardzo przyjemny. To właśnie jest jeden z lepszych ataków jego. Nie, jak nie najlepszy atak. Może później dojdzie do kolejnej jeszcze tej możliwości jego. Okej, 1500 expa, kolejne poziomy. 25 level jest tym, który my potrzebujemy. Body Slam. No i jest pytanie, więc co zamienić z tym? Co jednak wziąć? Jest duży power, jak widzicie, przy tym ataku.
Dlatego mnie tak bardziej interesuje, czy jednak zamienić te dwa takie ze sobą. Chyba jednak zamienię, wiecie co? Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, czy źle. To już, jak to się mówi, historia mnie oceni. Dobra, kolejny przyjaciel, też ciebie, bo skoro ciebie już przetestowaliśmy, że jesteśmy w stanie ciebie rozwalić, więc nie ma co testować na innych przeciwnikach. Znowu na Marowaka przerzucimy i kolejne ekscytujące starcie nas czeka. No chodź tutaj, mój drogi przyjacielu. Pozwól się tutaj rozwalić. Najlepiej jednym shotem krytyka ci takiego szczele, że padniesz od razu. Wow, i popatrzcie, mówisz i masz, jak to się mówi. Ok, 23 level. Jeszcze dwa poziomy. Z maczonkiem nie będę próbował. Z nosorossem również. To mogłoby się na mnie źle skończyć. A ja naprawdę chciałbym ten pojedynek wygrać. Więc w takim razie szukamy kolejnego tego latającego księżyca. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Tutaj gdzieś w okolicach było ich kilka. Więc z nich skorzystamy. O, tam są. One się chyba ze sobą biją. Zaraz sprawdzimy. Nie. Jednak się ze sobą one nie biją. Więc znowu zamieniamy na tego samego Pokemona. I sprawdzamy, czy znowu jednym shotem damy radę wszystkich pokonać. Na pewno nie, ale można sprawdzić zawsze. Większego problemu nie będzie. Standardowo, jeśli ten filmik osiągnie 200 łapek, to kolejny odcinek pokaże się następnego dnia. A jeśli będzie więcej łapek, o wiele więcej łapek, to może nawet strzelę wam ekstra któregoś dnia. Odcinek ten o 12 będzie z tego serwera. Zobaczymy. Ale jak mówię, tym razem tego nie będę spamił tutaj cały czas wam. To nie jest mój główny sezon. To jest mój sezon poboczny. Dlatego postanowiłem, że tutaj będę nagrywał według waszego zainteresowania. Jeśli będzie ono duże, to tych odcinków będzie więcej. Jeśli będzie mniejsze, to odcinków analogicznie będzie mniej. Na takiej zasadzie postanowiłem, że tą serię będę kręcił, bo to jest chyba najbardziej fair w stosunku do was, że jeśli tego naprawdę nie będziecie chcieli oglądać, to po co mam wam to spamić cały czas filmikami? Tutaj nie o to chodzi, naprawdę, wierzcie mi, tutaj żadnego ja w tym celu nie mam, żeby tutaj wam spamić. To samo dla mnie jest nagrywanie dodatkowe, tak mogę tutaj grać na tym serwerze i tak czy siak, ale po prostu bez nagrywania w tym przypadku. Okej, gin tutaj nam, bo potrzebujemy level. Nie obija się nam cały czas. Hallo! No weź go, zatłucz tym bumerangiem. Fucking shit, o co come on? A, śpię! Nie zauważyłem tego nawet, powiem wam. Ja zwiększę sobie jeszcze defa. Tak, zwiększę defa, uśpij mnie itp. itd. To w ogóle tak cię rozwalę, że szok. Okej, będzie level? Jest level. I o to chodziło. I się zmienił poziom wyżej, jak widzicie. Bardzo fajnie. Teraz tak, chodźmy do domku. I zaraz dowiecie się po co. Aj, jeszcze raz. Przepraszam, jeszcze raz to musimy zrobić. Teraz, żeby polepszyć go na kolejny poziom, potrzebujemy Waterstone. Ja mam nazbierane fragmenty water, układamy je w 9 sztuk i dostajemy Waterstone. Teraz rzucamy naszego poliwaga i machamy w niego chyba Waterstone'em, tak? Tak, i zmienia się w poliwarta, czyli kolejna... Czyli kolejny poziom, czyli już ostatni chyba. Już dalej nie możemy pójść. Więc bardzo fajnie. Jesteś szybko rozwinięty. Mam nadzieję, że to jakiś będzie bonus dla ciebie. Chyba, że wiecie, nie będzie takiego problemu, że za szybko go rozwinąłem i nie nauczył się speli, których powinien nauczyć się jeszcze w postaci poliwirta. Wirla. Wirla, wirta, kurde, łaki, shit. To będę zawsze problemy miał, żeby to poprawnie powymawiać. Tak, zawsze ten problem tutaj będzie i ten wielki dylemat. Dobra, znowu nasz Papolak się odezwał. Kurczę, masakra, kurde, naprawdę. Ta duży ptak. Taki duży, fajny ptaszek. Tak, dał mi kolejną skamielinę odnośnie Archena. To jest taki ptak. Na razie wygląda to, co tutaj widzicie, ale później jest tego taki olbrzymi ptasior dosłownie. Wielkie dzięki, Papola. Kurczę, masakra. Naprawdę, dzisiaj bardzo dużo tutaj mi rzeczy dałeś. Bardzo za to dziękuję. Niestety ja zaraz będę spadał, więc no... Zaraz idę. Niestety, ale ja będę musiał zaraz iść. Ale dziękuję ci bardzo. Tak, i w tym miejscu... Chcę mi jeszcze jednego dać? Tir, co to jest? Tir to Uga.
Kto to jest? Aha, to jest taki żółw bojowy. Dzięki ci wielkie. PS. To też nagrałem. Dobra, to dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polećcie znajomym. Tobie, Papolak, wielkie dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. To pa, pa wszystkim.